było złe. Wykryto niemal 400 nowych zakażeń. Zmarło 14 osób. Jak jest piątek, według Ministerstwa Zdrowia od północy do tej pory już stwierdzono 320 nowych zakażeń. Zmarło 8 osób. Kolejne dane będą wieczorem. Wiadomo, że wciąż do bardzo wielu zakażeń dochodzi w szpitalach. W związku z ogłoszoną w Polsce epidemią koronawirusa prosimy, aby dla własnego bezpieczeństwa pozostać w domach. Jeżeli niezbędne jest opuszczenie miejsca zamieszkania, należy... To jest trochę straszne, te puste ulice i ta cisza, ale to jest też dobre, bo ja mogę usiąść się zastanowić, ja mogę ze sobą więcej pogadać. Jeśli nie ograniczymy tych kontaktów do maksimum, nie ograniczymy liczby chorych, nie uratujemy ludzkich żyć. Wprowadzamy również zarówno podwyższone kary, bardziej surowe kary z 5000 zł na 30000 zł. Brakuje mi takiego poczucia wolności. Jak dla tej trójki dzieci, z którą siedzę od 3 tygodni w domu zamknięty, nie znajdzie mi pan teraz. Jestem sam z tą trójką. Jest interwencja. Proszę podać imię i nazwisko. Proszę na mnie nie krzyczeć, panie funkcjonariusze. Proszę pana nie... Mój typowy dzień przed pandemią to było chodzenie do szkoły, odrabianie lekcji, uczenie się i spotykanie się ze znajomymi. Właściwie taki każdy dzień mijający z jakąś nadzieją, że może w kolejnym dniu znajdzie się czas na zrobienie czegoś kreatywnego albo czegoś dla siebie. I zazwyczaj tego czasu brakuje. Brakowało. Tak. Tak, dzień wyglądał podobnie, w sensie jestem mamą 2,5-letniego Bartoszka i no rano było sprzątanie, gotowanie, pranie, wiadomo. No ale była ta wolność, Chcieliśmy iść na spacer, szliśmy na spacer, chcieliśmy jechać do kawiarni na kawę, z kimś się spotkać, jechaliśmy do kawiarni na kawę. Chcieliśmy odwiedzić rodzinę, znajomych, przyjaciół. Jechaliśmy, odwiedzaliśmy przyjaciół. Przed kwarantanną moje życie było związane w zasadzie głównie z pracą w salonie, z klientami, więc to było jakieś 90% mojego życia. Wychodziłem o godzinie 7 do pracy, od razu po pracy szedłem na siłownię, do kina, na kolację, spotkać się ze znajomymi po prostu. I tak wyglądał każdy mój dzień, że od rana do wieczora właściwie w tym domu mnie nie było. A teraz wygląda to tak, że spędzam w nim 24 godziny na dobę. I nie mogę powiedzieć, że mi to odpowiada, bo totalnie tak nie jest. No ale dla bezpieczeństwa swojego i swoich bliskich staram się jakoś z tym walczyć. I mój cykl taki dzienny, naturalny, to jest jakby dom studio z jakimiś innymi rzeczami, oczywiście po drodze. Tych innych rzeczy towarzyskich i tak dalej zupełnie nie ma, jest dom studio. Ja na razie na to nie narzekam, spędzam sporo czasu z moją dziewczyną, sporo czasu spędzam rozmawiając przez telefon. Póki co czuję się z tym okej, ja nie wiem jak będzie za miesiąc. Teraz, gdy zaczął się koronawirus, to wszystko odwróciło się w ogóle zupełnie do góry nogami. Tak naprawdę już ponad miesiąc siedzimy w domu, nie możemy pracować, nie możemy obsługiwać klientów. Teraz mój dzień wygląda tak, że wciąż wstaję do pracy, bo pracuję zdalnie z domu. Natomiast nie mam jakiegoś stresu związanego z tym, czy wstanę o 7, czy wstanę o 8, czy o 8.30, czy o 9. Śniadanie jemy wszyscy razem, co nam w tygodniu właściwie się nigdy nie zdarzało. Ludzie mijający się w sklepie patrzą na siebie z dużą podejrzliwością.
jeżeli oczywiście już na siebie patrzą, bo zauważyłam, że bardzo często ludzie po prostu mijając się w alejkach sklepowych odwracają wzrok od siebie. Teraz wygląda tak, że jestem w domu, mój mąż pracuje, wychodzi do pracy, ja jestem w domu, jestem również przyszłą mamą, więc staram się naprawdę totalnie unikać kontaktu z ludźmi, wychodzić. Jedynie gdzie wychodzę, to jest to spacer z naszym psem. Teraz tak naprawdę wszystko robię przez internet. Uczę się przez internet, ponieważ lekcje prowadzone są online. Ze znajomymi, przyjaciółmi czy rodziną rozmawiam przez telefon albo też również przez jakieś aplikacje. Wysokość trójkąta to odcinek, który łączy wierzchołek z przeciwległym bokiem i pod kątem prostym. Dzisiaj z perspektywy domu widzę, jak bardzo wiele się uspokoiło, jak to tempo stało się, no kurczę, muszę powiedzieć, że jednak przyjemniejsze. I przynajmniej dla mnie jest ono bardziej takie przyjazne. Więc też widzę, że mimo tego, że no nie mogę teraz spotykać się z ludźmi tak jak wcześniej, nie mam tego takiego szaleństwa, tych bodźców, które wcześniej bardzo lubiłam, to jest mi tu dobrze. I widzę, że z tego okresu pandemii na pewno do swojego normalnego życia przeniosę to, że będę starała się mieć jeszcze więcej takiego spokojnego czasu dla siebie. Będę starała się minimalizować ilość rzeczy w kalendarzu, bo widzę, że mi to po prostu sprzyja. Dzisiaj w tym spokojnym trybie życia mam w końcu czas na wenę, na tworzenie, na inspirację, na kreatywność i tego pragnę. Więc z tego czasu pandemii na pewno dla siebie zabiorę to, że chciałabym, żeby moje tempo życia było jeszcze wolniejsze. Ja się cholernie boję moich bliskich o to, czy zachorują. Jeżeli tak, to jak to przejdą, jak silny będzie ich organizm, czy będzie dla nich miejsce w szpitalu, czy zostaną objęci odpowiednią opieką medyczną. Na pewno też obawiam się utraty takiego pewnego gruntu pod nogami, typu mieszkanie, praca, oszczędności. No jestem w takiej sytuacji, że jestem w 9 miesiącu ciąży. Za niecałe 2 tygodnie mam termin rozwiązania i mam w związku z tym mnóstwo obaw. Myślę, że tak jak każda mama, sam poród jest po prostu bardzo stresujący, a co dopiero w takiej sytuacji pandemii. Zarówno moi bliscy, jak i moi przyjaciele, znajomi, po prostu ich życie się trochę przeformatuje, bo stracą pracę, bo będą musieli zrezygnować z pewnych zobowiązań, takich jak na przykład kredyty. Ja na szczęście kredytu nie mam i naprawdę doceniam komfort mojej sytuacji, bo nie mam, nie kupiłem mieszkania, mieszkam w wynajmowanym, nie wziąłem leasingu na samochód, chociaż zamierzałem. Nie mam jeszcze swojej rodziny, więc lista moich zobowiązań i mojej odpowiedzialności jest naprawdę krótka w porównaniu zarówno do średniej, jak i do sytuacji wielu moich znajomych. Myślę, że inne problemy były przed nami, które teraz nie mają większego znaczenia i bardzo chciałabym mieć te problemy, które miałam kilka tygodni temu, a z drugiej strony pokazują mi teraz ta sytuacja pokazuje mi, jakie były one naprawdę nieistotne. Skłamałbym, albo chyba byłoby ze mną coś nie tak po prostu, gdybym powiedział, że się nie boję, bo się boję. Myślę, że każdy się boi. Boję się oczywiście takich spraw ekonomicznych związanych z tym, że branża filmowa na przykład, w której sporo działam, no jest w stanie jakby jakiegoś rozkładu, mam nadzieję, chwilowego. I będzie ciężko firmie, która ma jakiekolwiek koszty, będzie po prostu ciężko przetrwać. Ale to jest rzecz oczywista i to bardzo wielu ludzi, wiele firm, wielu zatrudnionych, samozatrudnionych będzie z tym walczyć. Ale też muszę powiedzieć, że nie jest to stan, który jakoś mnie złożył na pół. W sensie ja nie mam depresji, ja nie mam stanów lękowych. Wręcz przeciwnie, jakby to było takie mocne dla mnie wezwanie do działania, żeby też wziąć się za rzeczy, na które do tej pory nie miałem czasu, a na których mi zawsze zależało. Wiele firm wprowadziło wiele unowocześnień, próbuje sobie radzić jakoś z tą epidemią. W wielu firmach pojawiła się zdalna praca, home office. Wiele firm ograniczyło ilość ludzi.
I tego się właśnie boję, że to może pozostać, że wiele ludzi straci pracę, wiele ludzi straci pieniądze. Okaże się, że pewne stanowiska są niepotrzebne. I to mnie martwi. Martwi mnie to, że długo będzie się podnosiła gospodarka. Mam wśród swoich znajomych ludzi, którzy właściwie nie zarabiają właśnie przez tę epidemię. I tego się najbardziej boję. Najbardziej obawiam się tego, że mógłbym zarazić kogoś. Zupełnie nieświadomie oczywiście, bo nie wiem tego, czy w momencie, w którym to mówię, nie jestem zakażony. Mimo, że stosuję się do wszystkich zaleceń, nie wychodzę z domu, korzystam z maseczek, rękawiczek czy płynów do dezynfekcji. Aczkolwiek może być taka sytuacja, że gdzieś ta choroba jednak nie dopadła i przechodzę ją zupełnie bezobjawowo. No i nie wiem, jak czułbym się z tą myślą, że za moją przyczyną ktoś z mojej rodziny bądź bliskich przyjaciół również zachorował. A co gorsza, oczywiście odpukać miałoby to jakiś znaczny wpływ na jego zdrowie. Dobre pytanie. Obawiam się pewnie tego, co wszyscy, to znaczy obawiam się tego, że stracimy kontrolę nad tą sytuacją, która nas dotknęła. To znaczy, że stracimy kontrolę jako system ochrony zdrowia, że mieli sytuację medycyny ratunkowej, strach masowych, to znaczy takich problemów, które przewyższają możliwości poradzenia sobie, systemu poradzenia sobie. To jedną z moich największych obaw każdego dnia jest tak naprawdę to, czy będę miała gdzie i do czego wrócić, ale nie tylko ja, a także moi pracownicy. Czy będę miała możliwość, żeby zapewnić im jakiekolwiek środki do życia, utrzymać to miejsce, żeby one też miały gdzie wrócić. Kogo mi brakuje? No kurczę, wszystkich mi brakuje. Brakuje mi przyjaciół, brakuje mi rodziny, brakuje mi absolutnie ludzi, z którymi pracuję na co dzień. Brakuje mi wywiadów, podczas których spotykałam się z ludźmi, ale brakuje mi też sesji indywidualnych z moimi podopiecznymi w dziedzinie life coachingu, takich osobistych, bo wciąż prowadzę te sesje na Skype i to się absolutnie nie zmieniło, wręcz mam więcej tych spotkań, ale jednak taki osobisty kontakt z człowiekiem też pozwala na pracę zupełnie na innym poziomie, więc no totalnie, brakuje mi wszystkich, brakuje mi ludzi, brakuje mi kontaktu i na pewno to jest w ogóle najważniejsza sprawa, którą sobie uświadomiłam podczas tego czasu odosobnienia. Bardziej brakuje mi w tej chwili wolności, gdzieś wyjść, tylko mi to mogę to zrobić. No nie mogę tego zrobić, no jako lekarz też muszę dawać przykład, muszę być odpowiedzialny. Brakuje mi tego ruchu na ulicach, dźwięku po prostu bawiących, nie wiem, dzieci się na placu zabaw. Jest strasznie głucho i pusto. Myślę, że brakuje mi najbardziej spotkań, głównie z rodziną, z bliskimi, ze znajomymi, z przyjaciółmi. Brakuje mi kina, brakuje mi teatru, brakuje mi siłowni, brakuje mi roweru. Brakuje mi takiego luzu i takiego poczucia wolności. Myślę, że najbardziej brakuje nam właśnie tej możliwości spotkania się z naszymi bliskimi, z naszą rodziną. Jesteśmy bardzo zżyci i kiedyś to było normą, że spotykaliśmy się wspólnie, przymierzaliśmy kilometry, aby spotkać się z rodzicami. I tak naprawdę myślę, że większość z nas nie zdawała sobie sprawy, że kiedyś właśnie może nam tego zabraknąć, że nie będziemy mieć tak naprawdę na to wpływu i że takie rzeczy, które wykonujemy każdego dnia, takie normalne wręcz, mogą stać się czymś nadzwyczajnym, wręcz czymś niemożliwym. Jest czas na rzeczy, na które do tej pory tego czasu nie było i myślę, że to dla nas wszystkich być może jest jakaś trochę szansa, żeby te rzeczy właśnie móc teraz robić i rozwijać. To jest jedno. Dwa, tempo życia spadło.
to jest trochę straszne, te puste ulice i ta cisza, ale to jest też dobre, bo ja mogę usiąść się zastanowić, ja mogę ze sobą więcej pogadać, ja mogę się zatrzymać, zastanowić się, o co mi chodzi i przede wszystkim też poczuć, co jest naprawdę ważne. Słuchajcie, zyskam bardzo wiele podczas tego czasu, ponieważ mam mnóstwo wniosków. Ja mam takie poczucie, że nasze siedzenie w domu to jest taka duża szansa na podróż wewnętrzną i uświadomienie sobie pewnych rzeczy o naszym życiu. Ja sobie bardzo wiele rzeczy na temat mojego życia uświadomiłam i to jest niesamowita wartość. To, co na pewno zyskałam, to świadomość, że ja lubię spokojnie. Lubię spokojne życie. Mimo tego, że zawsze ono było mocne, przebodźcowane, dużo się działo, dużo miejsc, wyjazdów i tak dalej, okazało się, że ja po prostu lubię spokojne życie i bardzo chętnie będę będę wiodła je dużo bardziej spokojnie. No i uświadomiłam sobie bardzo wiele rzeczy, czego wcześniej nie doceniałam, a dzisiaj tego nie ma i teraz widzę tego wartość. No ja wierzę, słuchajcie, że wszystkie tego typu sytuacje są nam dane po coś i teraz pytanie jest tylko takie, czy my będziemy chcieli wziąć te lekcje, czy będziemy chcieli się z tej sytuacji czegoś nauczyć, tylko siedzieć i narzekać. Ja postanowiłam z tej sytuacji sporo wynieść, więc lekcja będzie gigantyczna i po prostu nie mogę się już doczekać, kiedy będzie ten czas, kiedy zdejmą nam ten kaganiec, będzie można wrócić do życia, jakiego byśmy naprawdę chcieli po tym okresie przemyśleń. I nie mogę się tego doczekać, bo to na pewno będzie nowa era w moim życiu. Wydaje mi się, że nadrabiam zaległości. Zyskałem to, że mogę ponadrabiać zaległości. Czytam książki, słucham muzyki, oglądam seriale, czytam zaległe artykuły w gazetach, dużo śpię, odpoczywam. Mam czas dla siebie i mam czas dla swoich bliskich, co teraz bardzo celebruję. Na co dzień robię to, na co nie miałem czasu w tym normalnym życiu przed epidemią. Jestem na tyle społeczną osobą, ekstrawertyczką, że praktycznie nic nie zyskałam, bo nawet to, że mogę sobie pomyśleć więcej, to nie daje mi szczęścia. Jakby mogę na co dzień myśleć, mam więcej myśli i jak teraz sobie usiąść i pomyśleć, okej, mogę sobie rozpocząć moje całe życie albo ułożyć sobie plan na przyszłość, to tak nie działa. Jakby muszę mieć reakcję, żeby pomyśleć, jak to mogę wszystko ułożyć w normalnym świecie, a nie siedzieć i rozmyślać, bo i tak to nie wypali, więc szczerze mówiąc nic nie zyskałam. Że 3 razy pograłam z bratem w gry planszowe i może porozmawialiśmy więcej niż zwykle. Super. Ta kwarantanna trochę kreatywności w nas pobudziła jednak. Mój mąż dopiero co miał 40 urodziny wczoraj. Nie mogliśmy zorganizować żadnej imprezy, niespodzianki. Natomiast zorganizowałam z przyjaciółmi takiego śpiewanie 100 lat przez jedną z aplikacji, gdzie kilkanaście osób nam bliskich się wdzwoniło i mu zaśpiewało 100 lat. Nasza przyjaciółka przyjechała i dała mu prezent, który na parterze wsadziła do windy i zadzwoniła do niego telefonem, żeby na naszym 6 piętrze mógł sobie z windy go wyciągnąć, więc było to całkiem śmieszne i pewnie coś, czego byśmy nie robili w normalnych warunkach, no bo nie byłoby takiej potrzeby. Ciekawa moja obserwacja jest taka, że pojawiają się imprezy online. Ludzie zbierają się na Facebooku, na jakiś Google Hangouts, tworzy się taka fajna siatka wideo i ludzie imprezują zdalnie. Ja już piłem w ten sposób piwo, które gdzieś tam na mieście nabyłem. Piłem kilka innych drinków, trochę mocniejszych również w ten sposób po pracy. I to jest fajne, to jest dobre, to jest dziwne, bo jest taka cisza na przykład, a potem nagle wszyscy zaczynają mówić naraz, nie wiadomo jak to uspokoić, po czym znowu jest cisza. Jest to takie dziwne, ale jest to też bardzo ciekawe, takie zapadające w pamięć doświadczenie, że ludzie sobie w taki sposób radzą i coś tak niespotykanego nagle się pojawia. Lubię to w jakimś sensie, nie chciałbym, żeby tak było zawsze, ale jest to ciekawe też doświadczenie.
Powiem szczerze, że myślę, że już świat w ogóle nie będzie taki sam, jaki był. Wszystko się zmieni. Zmieni się nastawienie ludzi do siebie. Już jest inne. Każdy na taki dystans większy, z mniejszym takim zaufaniem do siebie podchodzi, no bo wiadomo, na pewno pogłębi się ksenofobia, taka niechęć, no niechęć do obcych. Myślę, że świat się zmieni, że wszystko to, na co pracowaliśmy, na tolerancję, na to właśnie, żeby każdy w każdym miejscu na świecie czuł się dobrze, właśnie teraz przez tego wirusa, no to się zmieni. Mam nadzieję, że w końcu upadnie mit, jakoby człowiek rodził się po to, żeby pracować. To ja to uważam za największe kłamstwo XX i XXI wieku. To jest jakby największy nonsens i absurd. Ja, wielu innych i wiele innych będziemy żyć skromnie. Nie ma najmniejszej co do tego wątpliwości. Będziemy sobie pewnych rzeczy odmawiać, będziemy pewne koszty minimalizować, będziemy mieć skromniejsze też pragnienia, marzenia. I to nie szkodzi. To jest w jakimś sensie dobrze. To jest taki reality check i to jest taka duża lekcja pokory. Gdzie jest moje miejsce? Co jest naprawdę ważne? Co jest mi naprawdę do życia potrzebne? Jasne, że zmieni świat. Kto tworzy świat? My tworzymy świat. Ja tworzę świat, ty tworzysz świat. Więc jeżeli nasze światy się zmienią, osobiste, małe, tutaj na mikroskalę, to znaczy, że też zmieni się świat. Dlatego moim zdaniem najważniejsze, co mamy zrobić podczas tej epidemii, to wyciągnąć lekcje. Lekcje na temat naszego życia, wyciągnąć wnioski i z tymi wnioskami iść później do świata i go właśnie zmieniać od siebie. Więc nie mam wątpliwości, że nasza kula ziemska, nasza społeczność, nasz świat zmienią się, tylko i wyłącznie ode mnie i od ciebie zależy, w jaki sposób. I myślę, że dla każdego trochę inaczej. Jedni, słuchajcie, oddalą się od ludzi, ponieważ będą się bali, tak? Będą mieli już jakieś fobie. Inni się właśnie przybliżą do ludzi, bo zrozumieją, jak bardzo im brakowało w ogóle tego kontaktu. Także zmiany będą gigantyczne. Myślę, że jedni będą kurczowo się teraz trzymać swojej pracy, będą się bali, że ją stracą, a inni w końcu dostaną taki powiew do tego, żeby w końcu ją zmienić, bo zrozumieją, że w ogóle to nie było ich miejsce. Więc słuchajcie, świat zmieni się na pewno i ja bym chciała, żeby w tym świecie pojawiło się więcej szacunku do nas wzajemnie, żebyśmy zobaczyli, że my jesteśmy wszyscy równi, że jesteśmy w tej samej sytuacji, więc tak naprawdę jesteśmy tym samym. Żeby pojawiło się więcej zrozumienia, więcej otwartości i przede wszystkim też więcej szacunku do Matki Natury, bo ona dała nam lekcję i taki duży wake up call, że musimy się z nią liczyć. Radzę sobie, myślę, że radzę sobie w tej rzeczywistości, ale chciałbym, żeby ta rzeczywistość zaburzona całkowicie jak najszybciej minęła. I żeby wróciło to na nowo, co rozumiemy jako normalność, chociaż nie mam też najmniejszych wątpliwości, że ta nowa normalność właśnie będzie zupełnie nowa i ona w bardzo wielu aspektach lokalnych, globalnych, indywidualnych, socjalnych, zawodowych, ta normalność będzie inna. Świat się mocno zmieni. Wiele firm zbankrutuje, już zbankrutowało, zawiesiło działania, wiele ludzi straciło majątki swoje, wiele rodzin straciło oszczędności i teraz sobie racjonuje żywność. Nauczyło się piec chleb, niedługo wyjdą na ulicę i będą bojkotowali na tą sytuację z głodu. Ja u siebie zauważyłem jedną taką chyba dość niepokojącą rzecz. Mianowicie każdą napotkaną teraz osobę, czy to na ulicy, czy w sklepie, traktuję jako potencjalnie zakażoną. Jako potencjalne zło i zagrożenie dla mnie, czy dla moich bliskich. I obawiam się, że żyjąc w tym systemie jeszcze przez jakieś najbliższe 2-3 miesiące może to wyjść jakby na stałe do mojej psychiki. I jak dotąd byłem osobą otwartą i chętną do nawiązywania nowych znajomości, do jakichś interakcji z drugim człowiekiem, tak teraz boję się, że po tym okresie pandemii to moje podejście do drugiej osoby może ulec zmianie. To, co może się zmienić po zakończeniu pandemii, to na pewno to, że część osób, może nie wszyscy, ale część osób na pewno zrozumie, jak ważne jest pielęgnowanie tych wartości rodzinnych, że jednak w tych trudnych czasach, w którym się znajdujemy, to nie praca, to nie bieganina, to nie ciągłe załatwienia spraw, miliony rzeczy, które mamy na głowie, tylko to, co mamy tak naprawdę na co dzień i na co
nie starcza nam często czasu. Skupiamy się na takich rzeczach, które w obliczu takich sytuacji, w jakich się znaleźliśmy, nie mają najmniejszego znaczenia. To rodzina, to nasi bliscy, nie wiem, mąż, żona, dzieci. To są właśnie osoby, na które powinniśmy stawiać. To są osoby, z którymi powinniśmy spędzać jak najwięcej czasu. Podczas pierwszych tygodni, no nie kwarantanny, ale izolacji i rekomendowanej izolacji, Polacy odkryli istnienie łąk, lasów i przestrzeni zielonych. Fajnie by było, gdyby to w nas zostało. Może właśnie ten czas z bliskimi docenimy po czasie, kiedy mieliśmy go bardzo ograniczony. Nie wiem, nie jestem w stanie deklarować tego za siebie, bo po prostu nie wiem, ale mam nadzieję, że to się stanie. Ja na przykład od czasu, kiedy się izolujemy, co drugi, co trzeci dzień rozmawiam z rodzicami. Wcześniej robiłem to najczęściej raz w tygodniu. I to jest dla mnie jakaś lekcja, że warto też pozostawać w kontakcie bliższym niż do tej pory. I to, że intensywnie się żyje, intensywnie się pracuje, to nie jest argument, bo naprawdę ta godzinna rozmowa co drugi dzień sprawia, że wiemy dużo więcej i to są rzeczy, których nie dowiemy się rozmawiając ze sobą raz na tydzień czy raz na dwa. To jest na przykład dla mnie bardzo cenna lekcja. Będzie gorszy na pewno. Moim zdaniem. Chociaż pod względem takim środowiskowym, no może się trochę poprawi to, że teraz nie jeździmy samochodami i nie wiem, delfiny wpływają do Wenecji, albo nie wiem, flamingi chodzą po jakichś placach we Włoszech. Okej, no ale jakby wszystko i tak ruszy za pewien czas i jakby ta flora i fauna i tak zostanie przez nas zniszczona, bo jesteśmy ludźmi. To są ludzie, wszystko niszczymy. Tak właśnie będzie. Ciekaw jestem, czy znacie to. Że to, co bym zrobiła w pierwszej kolejności, kiedy już to wszystko się skończy i będziemy tacy wolni, to po prostu wiecie co? Bym sobie nad Wisłą zrobiła piknik z przyjaciółmi, po prostu z muzyczką w tle, ale też z odgłosami natury, z rozmowami, bez odległości 2 metrów i bez masek. Mam nadzieję, że przyjdzie po prostu ten czas, że będziemy mogli się tak po prostu zintegrować razem i bez tego wszystkiego, ale obawiam się, że do tego jeszcze chwilka. Może wyjdę na dłuższy spacer z mężem i z psem, na zakupy. Myślę, że jeżeli naprawdę będzie już taka swoboda w przemieszczaniu się, w wychodzeniu poza obramek swojego domu, myślę, że na pewno pierwszą rzeczą, którą będziemy chcieć zrobić, to spotkać się z naszą rodziną. Myślę, że pierwszą rzeczą, którą zrobię, to pójdę do kina, do teatru, spotkam się ze znajomymi i chyba najważniejsze, pojadę odwiedzić rodziców. Podjąłem decyzję, że nie będę się spotykać z rodzicami, nie spędzę z nimi świąt. Rodzice są po 70, to seniorzy, dlatego w trosce o ich zdrowie po prostu kontaktujemy się tylko telefonicznie. Pojadę do moich rodziców i do mojej babci. Poproszę mamę, żeby zrobiła ruskie pierogi, które robi absolutnie najlepsze. Po prostu ze sobą będziemy. Zaplanujemy kilka wyjazdów pewnie, jeżeli wciąż będzie można, bo to, co myślę, że teraz mi uświadamia cała ta sytuacja, to jest to, jak bardzo się cieszę z każdego wyjazdu i z każdej podróży, którą zrobiliśmy do tej pory, bo są to takie rzeczy, którymi się teraz bardzo fajnie żyje i wspomina i ogląda zdjęcia i filmy. Pojadę do rodziców, żeby spędzić z nimi trochę czasu, żeby się z nimi zobaczyć. A jak wrócę znowu do
do Warszawy, to spotkał się ze wszystkimi znajomymi i przyjaciółmi, z którymi będę chciał się spotkać. Myślę, że nic takiego specjalnego, po prostu wezmę dzieci, pewnie już swoje, jednego na lody, drugiego na spacer, pójdziemy do parku. Kupię bilet lotniczy, nie na za rok, tylko na już i polecę gdzieś w cholerę. Ja nie mogę w to uwierzyć, jak to będzie wspaniałe, jak się spotkam z ludźmi, z którymi tak dawno się nie widziałam i po prostu się do nich przytulę. Wow, to będzie tak niesamowite, to będzie wspaniałe. No ojej, zaczynam się płakać. Ja tylko wyjaśnię, że tutaj stream na żywo na Facebooku jest podglądem reżyserskim na odległość. Mamy nowe czasy i trzeba się do tych czasów dostosować. Tak, cała ekipa zdania. Dokładnie. No dobra. Słuchajcie, przed nami jest Bartek Cabon i Klaudia Sobotka, którzy właśnie nagrywają z nami ujęcie kończące film dokumentalny o Polakach w kwarantannie. A w tle ich pies Franek. Okej, to w takim razie akcja. To run out the best of me.